Jarosław Wasik to utalentowany artysta, wokalista, autor tekstów. W swojej karierze muzycznej był m.in. laureatem koncertu debiuty Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1994 roku. Artysta w swoim dorobku muzycznym ma już 4 płyty. Wspaniały poeta. Te jego piosenki niosą się niesamowicie. To jest tak, że jak się słucha tych tekstów, to naprawdę można odkryć wiele takich światów, które gdzieś tutaj obok nas są i wystarczy tylko spojrzeć bardziej wrażliwym okiem i można je dostrzec. Niesamowita barwa głosu. Z twórczością artysty mogli zaznajomić się uczestnicy koncertu, który Jarosław Wasik dał w Domu Spokojnej Książki w Ruszuchowie. Piosenki stare, nowe, najnowsze. Przede wszystkim autorskie utwory, ale ja także śpiewam parę piosenek takich z repertuaru tych najpiękniejszych utworów polskich, piosenki literackiej, starszych panów, czy nawet Henryka Warsa i Juliana Tuwima. Działalność artystyczna, muzyka nie kończy się tylko na koncertach. Jarosław Wasik od blisko 10 lat jest dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Śpiewanie jest przyjemnością i nałogiem, można powiedzieć, więc ja robię wszystko, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby raz na jakiś czas śpiewać. Natomiast tak intensywnie, jak przed pracą w muzeum, nie byłoby to możliwe. Właściciele Domu Spokojnej Książki szukają takich artystów, którzy pozwalają zbliżyć się do siebie i jednoczyć się. To nie pierwsze takie spotkanie w tym unikatowym miejscu. Dbamy o kulturę, o kulturowość, o tradycje, o to, żeby przetrwały różne takie tradycje, które już dla nas, powiedzmy, tego średniego pokolenia są nieco archaiczne, a dla młodych kompletnie nieznane. W Domu Spokojnej Książki odbyły się już m.in. warsztaty drukarskie i wikliniarskie. Powrót do przeszłości i możliwość poznania zapomnianych już zawodów nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.